Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Randowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż do siedziby wojskowej. Aktualnie pracuje tylko jedna lokomotywa, bo na haku mamy ile? Tylko 81 ton. Torbę 4i. No i po prostu po drodze. Łapki teraz się musimy trzymać z lewej strony. Zbierane pieniądze, albo sobie kupimy lokomotywę manewrową DE coś tam, albo zainwestujemy w licencję do materiały niebezpieczne. To też mogłoby być przydatne. Oczywiście drugą i trzecią, ale najpierw drugą tylko byśmy chyba mogli sobie pozwolić wykupić. Chylenie plus 2, ale tylko 80 ton, co za to jest? Czy to nic prawie? Nawet czy z siedziby wojskowej jeszcze można gdzieś się udać, czy... Po prostu tam już nie ma zleceń i trzeba wracać jakoś na pusto. To chciałem. Krótkofalówkę, bo ja już to wiem, że to jest na pewno rozjazd źle ułożony. Więc z której strony przyjechaliśmy. Trzeba przestawić. Po raz kolejny. Dajesz mi go, dajesz. Lina, dajesz. Tam on chyba jest, nie? Jeszcze nie to? Nie. No i nawet trochę tej mocy trzeba nadać, żeby podjeżdżać pod tą górę. Na taki lekki skład. Tutaj i potem na prawo. No ja w tych regionach IMW, MF, tak nie za bardzo byliśmy. Tam coś mało tych ładunków. O matko, plus 2-2. To już ostry podjazd. Ostry bonus, nie? Mamy dopasową lokomotywę z tyłu najwyżej. Może nas wspomóc. Zawsze.
tej strony, to idzie wjechać. Dobra, nie wiem co jest. Łucze się ślizgają troszkę. Też bywa. No myślę, że z tym 500 ton na przykład, jakbym tutaj miał zawieźć, to byłby lekki wysiłek. Chcę się ukryć. To już jest górki, nie? Nie muszę tym, mogę tym. Dobra, ostrzaj. Będzie ostro w prawo. Ostro w prawo. Że teraz nagle jest pod górę. Ma być. Ja znowuż 1.6 teraz. Trudna ta trasa. Potem będzie trochę łagodniej, całe szczęście. Spędźmy się chociaż troszkę. Myślę, że tak myślałem, że to będzie gdzieś 50 w horyzoncie.
Ale widoki są naprawdę piękne. Dobrze, ale nie samymi widokami człowiek żyje. 30. Raczej bym nie chciał tam od dołu polecieć. To by dopiero było. Uczna końcówka odcinka, to już tutaj byśmy się nie wypłacili z tych 300 tysięcy. Już na pewno nie. No bo tyle jest wart ten ładunek. Ogólnie rzecz ujmując. Dobrze, i tu zaraz gdzieś w prawo, nie? Być. Teraz chyba to jest ten górny dopiero, tak? O, dobra. Jeszcze kawał broni. Myślałem, że już prawie jesteśmy. Że w sumie, że nie mamy nie wiadomo jakiego tego ładunku, bo tak deszcz pada, to by się nie fajnie jechało. Piasku by musiało zejść. Najciekawe jest to, że to bierze tyle samo oleju, co paliwa praktycznie. Powinien być ten rozjazd. Na którym pojedziemy w prawo. Dokładnie. W prawo pojedziemy na rozjeść. Sobie, żeśmy pojechali w prawo na rozjeździe. Super. Sobie nie pojedziemy w prawo na rozjeździe. Jest pod górkę cały czas. Po prostu we mnie coś trafi. Trzeba będzie spychać.
No dobrze. Bo wtedy skorzystamy sobie z tej lokomotywy, nie? Okej. Podróż z przygodami, nie? Dobrze, jedziemy. Nie wiemy z jaką prędkością, ale jedziemy, nie? P4i. Przehamuj. No bo i V4 jest na wprost. Wjeżdżamy. Wiecie jak fajnie. Się udało. Wyjechać. Gdzie to wstało? Było to zdawanie? Okej, gdzieś to. A tu od razu przy wyjściu już widzę. Dzień dobry. No niestety premii nie dostałem. 3811 179 tam opłaty. No ale to bierzecie. Czemu wy bierzecie te stawki? Nie wiem. Ja tu nie ma punktu naprawy. Chyba 6000, proszę.
No mam licencję na serwis ręczny. Nie, to nie ma ręcznych serwisów. Niestety. Daj bogów. Pięknie. Za 18 tysięcy. Wy mi powiedzcie, to jest coś bardzo wojskowo w porcie, tak? Dostarcz tajny. Wszystko na 3. ADR-y też. Że nie mam. Też na bazę wojskową w porcie. Wszystko do portu z powrotem. Naprawdę. Jeszcze na przewozie logistycznym. No cóż, to już chociaż wiadomo, co nas będzie pewnie czekać w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.